Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dziś czas podsumować mój challenge. Ja bym to może nazwała raczej eksperymentem. Eksperyment, który zapowiadałam, miał polegać na tym, że przez tydzień miałam odmawiać sobie posiłków po godzinie 22. Eksperyment był podwójny, bo z jednej strony byłam ciekawa, jak zareaguje na to mój organizm, moja psychika, czy będzie ciężko, czy będzie to jakiś rodzaj traumatycznego przeżycia, czy też spokojnie nad tym przejdę, ale również byłam bardzo ciekawa Waszych reakcji, ponieważ większość z Was zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja generalnie prawie że nie śpię, że nie śpię w nocy. Jeżeli już, to za dnia kładę się na jakieś może 3-4 godzinki, co jest w ogóle bardzo dziwne jak na mnie, ponieważ przez całe niemalże życie byłam śpiochem, bez 9 godzin snu, byłam nie do życia, nie kontaktowałam, mój mózg nie pracował, miałam mało energii. Natomiast to się radykalnie zmieniło od czasu przejścia na weganizm. Od 3 lat bardzo mało śpię, czasem za mało. Czasem jest to przesada i sama widzę, że się katuję, bo nieraz to są nawet 2 godziny na dobę i sama czuję, że jest to za mało. Natomiast po 4 godzinach czy 5 godzinach snu na weganizmie czuję się lepiej niż po 9 godzinach snu z wcześniejszego okresu. Ale większość z Was nie wiedziała, że ja nie śpię generalnie w nocy, że kładę się na ogół rano bądź nawet koło południa i wtedy sobie ucinam drzemkę. Więc dlatego z perspektywy takiego przeciętnego Polaka challenge pod tytułem, że nie będę jadła po 22, brzmi jak absurd. I dlatego byłam bardzo ciekawa Waszych reakcji. Ile osób potraktuje to jak żart, jako w pewnym sensie parodię niesamowicie modnego w tej chwili intermittent fasting, czyli postu przerywanego. Okazało się, że bodajże ze 2 osoby skomentowały to w sposób żartobliwy. Może nawet sobie pozwolę odczytać te komentarze. Jedna osoba pisze: jesteśmy z Tobą! 22 to może szaleństwo, ale w duchu solidarności ja też nie będę jadł po północy. I ciekawe, ile schudnę. Więc myślę, że ta osoba odebrała ten cały challenge jako coś w rodzaju parodii. Tutaj jeszcze druga osoba też pisze, no też coś w podobnym duchu. Niektórzy myślą, że od samego weganizmu się chudnie, a tutaj proszę, jak weganka się katuje. No tak, straszne katowanie się, niejedzenie posiłków po 22 z perspektywy przeciętnego Polaka. Bo z mojej perspektywy osoby, która nie śpi przez całą noc, no to już co nieco tak naprawdę to oznacza, aby zrzucić parę kilo. Inne osoby potraktowały to serio. Komentarze były na ogół rozsądne, na przykład przed takim wyzwaniem trzeba by wyjść od tego, czy i co regularnie jesz na co dzień po 22. Jeśli to są tylko jakieś przekąski, to nie ma na co liczyć, to nie ma co liczyć na nic wielkiego. Tak, czyli słusznie, bo trzeba by porównać niejedzenie po 22 z moim takim typowym jedzeniem po 22. Co to oznacza nie jeść po 22 w moim przypadku? Ponieważ w przypadku wielu Polaków, którzy wstają gdzieś na 6 rano do pracy i oni już idą spać po 22, to po prostu nic to nie znaczy, prawda? Więc no, słuszna uwaga, że trzeba by to zapytać o cały kontekst, o całą sytuację. Co to oznacza w moim przypadku nie jeść po 22? Inna osoba: jeżeli do 22 nie zostanie zbudowany deficyt kaloryczny, to nic się nie stanie. Tutaj osoba pisze: skracanie okna żywieniowego jest zawsze korzystne, natomiast aby schudnąć, nie wystarczy kolacji przesunąć z 22 na 21. No właśnie, w moim przypadku to nie jest żadna kolacja, tylko tak naprawdę to jest pora jeszcze przed obiadem, bo ja na ogół właśnie główny posiłek gdzieś tam w środku nocy, gdzieś o 3 przeważnie sobie przyrządzam, tak więc w moim przypadku to wcale nie było takie przesunięcie z 22 na 21 kolacji. No jedna osoba bardzo tutaj się zbulwersowała. Lol, znowu jakieś zabobony! Po prostu bilans kaloryczny musi być ujemny, nieważne są pory jedzenia, byleby żreć mniej.
Okej, jest jeszcze parę innych komentarzy, raczej generalnie rozsądnych, więc już nie będę wszystkich odczytywać, ponieważ chcę się skupić na całej tej sytuacji i tym challenge'u, sensie tego wszystkiego. Zauważyliśmy ścierające się poglądy. Liczy się bilans kaloryczny, przede wszystkim bilans kaloryczny. Ktoś inny sugeruje skracanie okna żywieniowego, czyli wydłużanie okresu postu. W intermittent fasting nie do końca chodzi o bilans kaloryczny, także już widzimy ścierające się poglądy. I czy faktycznie uważam, że jest to idealna strategia, że nie będę jadła nocą? Jak to wyglądało w praktyce? Czy było mi trudno? W momencie, kiedy ja sobie obrałam ten challenge, w ogóle nie uważam, że to jest jakaś super strategia. Dlatego potraktowałam to jako eksperyment. Po pierwsze, byłam ciekawa, jak trudno będzie mi się powstrzymać przed posiłkiem. Czy będzie to jakieś poważne wyrzeczenie, czy z łatwością temu podołam? Zaznaczając, że ja generalnie w nocy nie śpię. Po drugie, nie dowierzając w pełni, że akurat to niejedzenie nocą, czy skracanie okna żywieniowego, że akurat to ma jakiś głęboki sens, nie dowierzając temu, mimo wszystko liczyłam, że impuls do mojego własnego organizmu i do mojej własnej psychiki, taki impuls, że teraz jest czas odzyskiwania sylwetki. Znów nam zależy, znaczy mi i tobie zależy, tak? Zależy nam, znów nam zależy, znów chcemy wyglądać jak za dawnych czasów. Jest to taki impuls dla podświadomości. Liczyłam, że ten impuls coś zadziała. I muszę wam powiedzieć, że w szczególności w pierwszych dniach czułam, że działa. Że ten impuls działa, że byłam bardziej jakby zmobilizowana w tych pierwszych dniach. Z dużą łatwością odmawiałam sobie różnych takich łakoci, jakichś takich niepotrzebnych przekąsek, coś co normalnie gdzieś tam bym się gnała, zjadła. I właśnie to był taki wielki plus i niespodzianka całego tego challenge'u, że o ile challenge miał na celu niejedzenie nocą, o tyle działał on na równi za dnia. Czyli na przykład, właśnie u mnie jest ten problem, że mój syn jest łakomczuchem, dużo je, dużo kupuje i on przeważnie przyniesie, na przykład przyniesie taką wielką kiść bananów i mi podsuwa pod nos. O masz, on tak lubi częstować, lubi karmić, przynosi, masz. Ja siedzę na przykład przy komputerze, w ogóle kompletnie nie myślę o jedzeniu, a on przychodzi i podsuwa mi pod nos. To jest w ogóle mój wielki problem, że ja często jem w ogóle nie myśląc o jedzeniu, nie chcąc jeść, nie będąc głodna, ale on po prostu przychodzi i podsuwa pod nos. No to tak jak mi podsunie coś pysznego pod nos, ciężko jest odmówić, ciężko jest nie skorzystać. I tutaj właśnie ten challenge, o dziwo, niesamowicie mi pomógł, ponieważ właśnie on działał również, on działał 24 godziny na dobę, czyli na przykład w ciągu dnia miałam możliwość, okazję skorzystać z jakiejś smacznej przekąski, a jednak włączał mi się taki dzwoneczek, chwila, to jest czas challenge'u, to nie czas na przekąski, więc to był taki nieoczekiwany wielki plus. I dlatego myślę, że to jest fajny pomysł z tymi challenge'ami. Narzucam sobie na przykład przez tydzień coś, co może być naprawdę banalne i nawet się złapałam, że chyba lepiej, żeby te challenge'y były drobne. Ponieważ, to wam powiem z praktyki akurat dietetyków klinicznych, bo za chwilę może do tego przejdę, albo może w innym odcinku to opowiem. Akurat cały weekend spędziłam z dietetykami klinicznymi, ponieważ właśnie poszłam w tej chwili do szkoły dietetyki. Za chwilę o tym opowiem. I no, bardzo dużo tam kwestii poruszaliśmy. Ale między innymi to, właśnie te dietetyczki opowiadały, że ludzie powszechnie nie zdają sobie sprawy, jak potężną traumę sobie fundują różnymi takimi bardzo surowymi wezwaniami i restrykcjami i głodówkami, że jest to tak potem głęboko w psychice zakodowana w podświadomości trauma, która no, potem bardzo rzutuje na resztę życia, bardzo potem sabotuje w przyszłości możliwości jakiegoś odchudzania się z sukcesem, ponieważ tak świadomie nam się wydaje, że my po prostu o tam chcemy sobie tutaj zrzucić boczki czy coś takiego. Na tym poziomie świadomym nam się wydaje, że o ja tutaj chcę troszeczkę wyszczuplić ramiona, chcę wypłaścić brzuszek i tak dalej. I nam się to wydaje takie błahe, takie banalne, takie kosmetyczne, że chcemy lepiej wyglądać, myślimy, że o jakiejś tam randce, spodobam się jakiemuś Grześkowi czy tak dalej. Natomiast dla psychiki jest to taki cios,
ponieważ spożywanie, regularne spożywanie posiłków, dostarczanie pożywienia na czas i energii na czas, kalorii na czas, jest czymś w ogóle podstawowym dla naszego instynktu przetrwania. Jest to ściśle związane z naszym poczuciem bezpieczeństwa. Odmawianie sobie tego jest to po prostu potężny cios w nasze poczucie bezpieczeństwa i jest to trauma dla psychiki, która zostaje, więc też mi właśnie ten tydzień nauczył to, że właśnie takie naprawdę drobne challenge, takie znośne, takie mało traumatyczne są fajne, bo dla mnie to nie było jakieś takie wielkie obciążenie psychiczne. Szczerze powiedziawszy, na samym początku myślałam, o Boże, jak ja mogę nie jeść po 22, skoro normalnie to ja gdzieś tam o 3 w nocy dopiero obiad bardzo często gotuję. Ale to nie było trudne, bo to nie było trudne po prostu przesunąć to, po prostu zrobić to wcześniej i faktycznie organizm to bardzo, bardzo mocno tego nie odczuł, kiedy zjadłam ten obiad już powiedzmy pod wieczór i faktycznie nie byłam w nocy głodna, więc było to łatwiejsze niż sądziłam na początku. Na początku myślałam, że będzie ciężko nie jeść w nocy, kiedy ja normalnie jem w nocy. W praktyce nie było to takie trudne, to znaczy to i tak może nie do końca było takie aż dobre, ponieważ właśnie ja siedziałam w nocy. Na ogół ja siedzę i pracuję twórczo, albo nagrywam filmiki, albo je montuję, albo jakieś robię research, czyli jestem zaczytana, jestem totalnie wciągnięta, pochłonięta, więc nie myślę o jedzeniu, więc nie było mi trudno przetrwać całą noc bez jedzenia. Natomiast już rano już było ostre ssanie, więc w praktyce potem wyglądało to tak, że jednak rano zjadłam obfity posiłek, czyli przed snem. Czyli tak z punktu widzenia odchudzania być może to nie była do końca mądra strategia, że w ostateczności najadałam się przed snem, bo już jednak rano, do rana to jednak mocno zdążyłam zgłodnieć. Dlatego może challenge powinien być troszeczkę lepiej przemyślany i bardziej dopasowany do osoby. Natomiast myślę, że w ogóle ta idea jednak była fajna, bo taka lekka mobilizacja trwała 24 godziny na dobę. Nie było to jakieś takie traumatyczne, łatwo się mój organizm dostosował, troszeczkę przestawił, współpracował, powiedziałabym. No i teraz zapewne zapytacie, czy widzę jakieś, czy obserwuję jakieś efekty. Szczerze powiedziawszy, liczyłam na większe efekty, ale dlatego, że tak skrycie, to ja planowałam, że oprócz tego, że sobie ten challenge żywieniowy wykonam, liczyłam na to, że będzie to tydzień mobilizacji też treningowej. W praktyce się okazało, że ja miałam dosyć zawalony ten tydzień, bo przez weekend miałam zajęcia. Wcześniej też miałam dużo różnych tam spraw, które mnie gdzieś tam przykuły i w rzeczywistości tak naprawdę nawet mniej trenowałam niż zwykle. Więc pod tym względem to się niespecjalnie nie do końca udało. Owszem, dzięki tej takiej lekkiej mobilizacji, nawet nie idąc na siłownię, też częściej jakiś taki krótki trening w domu wykonywałam, więc to też jest mega plus, bo pomiędzy wykonaniem nawet krótkiego mini treningu w domu, a nie wykonaniem żadnego, jest przepastna różnica, co też, o czym też powszechnie się nie mówi, bo raczej myślimy, że trening to już musi być godzinę, inaczej to nie jest nic, a wiem od profesjonalnych trenerów, że powszechnie nie doceniamy takich mini treningów. I że to też powinno się lansować, takie nawet 5-10 minut w domu, to jest fajne. I to mi się też udało jednak na plus osiągnąć, że wiedząc, że jest to tydzień challenge'u, wiedziałam, że nawet nie idąc na trening, to jednak wypadałoby przynajmniej na podłodze w domu parę tych ćwiczeń wykonać, więc tak, to też był wielki plus. Myślę, że tutaj o utracie wagi czy owodów, ja myślę, że to byłoby bardzo niemiarodajne, gdybym o tym mówiła, dlatego że tak na serio to każdego dnia takie różnice w wadze są, a ja generalnie mam tą skłonność do częstych i bardzo szybkich takich skoków wagowych w przeciągu tak ostatnich 3 lat, pomimo że ja mówię, że generalnie przytyłam i generalnie tak jakby tyję z wiekiem, to nie jest tak, że to tak tylko rośnie. Tak naprawdę takie skoki, 5 kilo w górę, 5 kilo w dół, 5 kilo w dół, górę, to jest to po prostu non-stop takie coś mam ja w każdym miesiącu, inaczej ważę. Być może też to widzicie na wideo, że na różne wideo inaczej wygląda, chociaż też nie sugerujcie się tym, jak coś wygląda, bo kamera też przekłamuje, na przykład stanę w innym dystansie do kamery i to wygląda już inaczej, w innym świetle wygląda inaczej, w innej koszulce, w innej bluzeczce wygląda to inaczej, także też się tak aż nie sugerujcie.
Ale co też sugeruje, że moim zdaniem to nie chodzi tylko i wyłącznie o taki stricte, stricte deficyt kaloryczny, ponieważ nie wydaje mi się, żebym ja robiła sobie jakieś deficyty kaloryczne. I jedząc praktycznie mniej więcej podobnie, co rusz te skoki zaliczam, ale ja chyba wrócę do tego tematu w odrębnym wideo, bo to jest w ogóle znacznie poważniejszy temat. Będę bardzo chciała się podzielić z Wami taką refleksją po spotkaniu z tymi paniami dietetyczkami klinicznymi. Było to ciekawe, było to chwilami dla mnie szokujące, ale też parę ciekawych informacji. Mogę w pewien taki przedsmak zrobić tego odcinka, w którym podzielę się tą refleksją. Mianowicie wydaje mi się, że po zderzeniu z tą taką klasyczną dietetyką, z taką wiedzą, która jak się okazuje jest mało współczesna, ponieważ polskie uczelnie uczą w oparciu o generalnie podręcznik z XX wieku, jest to wiedza taka, co do której można by przedstawić mnóstwo badań jej zaprzeczających. Ale po tym spotkaniu poczułam się bliższa promotorom diety keto. Zaczęłam rozumieć względem czego oni się buntują, czemu chcą zaprzeczyć, co jest nie tak w takim bardzo takim klasycznym ujęciu i tej dietetyce w wydaniu akademickim współczesnym. Współczesnym, niestety bazującym na wiedzy z zeszłego stulecia. Wydaje mi się, że słabo aktualizowanej, ale to omówię w odrębnym odcinku. Na razie tylko niech to będzie takie podsumowanie. Przemyślę jakiś może nieco mądrzejszy challenge i będę kontynuowała, bo wydaje mi się, że to jest fajna przygoda. Jak wpadnę na coś mądrzejszego, sprytniejszego, to znowu ogłoszę jakiś inny challenge. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć!